po powrocie, nieudanym przygodzie w Anglii, wróciłem do Kolonii. Powoli zaczynam się odbudowywać, ale dopiero zacząłem grać tak naprawdę. 2-3 mecze i to z ławki rezerwowych. Co prawda strzeliłem parę bramek, ale to zaskoczenie jest duże. No ale naprawdę cieszy mnie to bardzo. Zagrałem już kilkanaście spotkań w reprezentacji i mam nadzieję, że choćbym miał zagrać, nie wiem, jedną, dwie minuty, to dam siebie tutaj maksa i będzie to dla mnie zaszczyt po raz założyć reprezentacyjną koszulkę. No cóż, szanse są jakie są. Sytuacja w tabeli tak się jeszcze wykrystalizowała, że mamy ciągle dalej szansę na awans do mundial, więc czemu jej mamy nie wykorzystać? No właśnie, a propos tego awansu, to potrzebne są dwa zwycięstwa z Ukrainą i z Anglią. Czy ten cud jest możliwy, bo tego chyba w innych kategoriach nie można rozpatrywać? No zadanie bardzo poważne do wykonania, ale tak, jeżeli to wykonamy, będziemy wielcy, że tak powiem, tak? Jeżeli przegramy, to oczywiście będzie tak jak po Euro, wielki zawód wśród kibiców Polski i wśród nas też, ale cóż, już teraz się skupmy tylko na tym najbliższym meczu. Nie myślmy jeszcze o Anglii, tylko żeby ten pierwszy wygrać i postawić ten pierwszy krok. Jak ocenia pan szansę właśnie reprezentacji Polski w tym najbliższym spotkaniu z Ukrainą? 50-50, bo póki jeszcze się mecz nie zaczął. Duży stadion, fajnie będzie tam zagrać. Dobra drużyna przede wszystkim. No cóż, ale naszą wielką siłą w reprezentacji jest gra z kontry. Jak już będziemy dobrze ustawieni, spokojnie zaczniemy, też nie możemy chyba się tam rzucić, nie wiadomo jak na hura, że raz, dwa, trzy strzelimy bramki, tylko wyczekajmy ten moment, strzelmy tą jedną bramkę i grajmy dalej z kontry. Jeśli chodzi o pana, to zawirowanie związane ze zmianą barw klubowych nie wpłynęły jakoś szczególnie na pana formę negatywnie. Jak pan się teraz czuje? No w ostatnim meczu dwie asysty i zrobił pan tak zwaną różnicę. No, dziękuję bardzo. Natomiast no trochę czuję fizycznie jeszcze tak, że brakuje trochę tych sił, dlatego trener jeszcze nie wpuszcza mnie od początku. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni i z meczu na mecz nabiorę tego ogrania, ale tak, cieszę się, że szybko strzelam bramki, że wchodzę, daję coś drużynie i co dla mnie teraz najważniejszy jest awans FC Köln do Bundesligi. Jak pan ocenia w ogóle poziom drugiej Bundesligi? Czy on uprawnia do gry w reprezentacji? Skoro tu przyjechałem, to trener wcześniej powołał również innych zawodników z drugiej Bundesligi, to jak najbardziej. Są jeszcze tam dwaj Polacy, Matuszczyk i Przybyłko. Jak pan ocenia ich potencjał i nie wiem, trzymacie się razem? Jak to wszystko wygląda? No oczywiście, zawsze śledzimy również Ligę Polską, ale przede wszystkim wspieramy się w szatni i na boisku, rozmawiamy oczywiście po polsku. I Kasper jest powołany na kadrę młodzieżową, a Adam czeka na kolejne powołanie tutaj. Kibicuje pan Wiśle, Franciszka Smudy? Rozmawiał pan z nim po tak zwanej aferze taksówkowej? Nie rozmawiałem. Trener Smuda ma teraz swoje życie. Odbudowuje się w Wiśle Kraków. Ja mam swoje życie w Kolonii i też chcę się odbudować, więc dla mnie to jest obojętne. Tak?